Teraz wrócimy do soczewki wypukłej, symetrycznej, takiej, która ma ogniska po obu stronach tej samej odległości od soczewki. I postaramy się znaleźć związek między odległością obiektu od soczewki, a odległością obrazu od soczewki. Oznaczmy sobie, niech ta odległość będzie x, x duże, ta odległość będzie y, no i mamy jeszcze długość ogniskową, oznaczaną przez f, a także niejako przy okazji znajdziemy związek między wysokością obiektu, a wysokością obrazu. Tak sobie je oznaczmy, h duże i h małe, chociaż może wyjść na przykład h małe większe niż h duże. Bywa tak, że wychodzi obraz powiększony, jak pamiętasz z filmiku, w którym omawialiśmy poszczególne przypadki powstawania obrazu przy przejściu światła przez taką soczewkę. Ale zacznijmy. Będziemy się posługiwać przede wszystkim geometrią. W zasadzie ten filmik będzie w całości dotyczył geometrii. Zanim zaczniemy mówić tutaj o geometrii, o podobieństwie różnych trójkątów i zanim zaczniemy znajdować jakieś algebraiczne związki między tymi wielkościami, to Ci przypomnę, w jaki sposób uzyskałam obraz naszego obiektu. Jak to robiliśmy? No, tutaj z czubka naszej strzałki, naszego uproszczonego obiektu, wypuszczaliśmy dwa takie charakterystyczne promienie. Pierwszy był równoległy do osi symetrii soczewki i on załamywał się w taki sposób, że tu po drugiej stronie trafiał w ognisko, odległe o f od środka soczewki, leżące tutaj na jej osi symetrii, a drugi promień biegł w taki sposób, że po tej stronie przechodził przez ognisko, a następnie załamywał się tak, że dalej biegł jako równoległy do osi symetrii. No i punkt przecięcia tych dwóch promieni daje nam położenie obrazu tego punktu. To tylko tak dla przypomnienia, a teraz już przejdźmy do geometrii. Więc szukamy par trójkątów podobnych, które nam pozwolą zapisać różne stosunki między bokami, między długościami boków tych trójkątów. I zaraz zobaczysz dokładnie, o co chodzi. Więc tak, pierwsza para trójkątów podobnych to jest ten trójkąt i ten. Dlaczego są one podobne? Więc tak, po pierwsze widzisz na pewno, że ten kąt jest równy temu kątowi, ponieważ kąty powstają po prostu z przecięcia dwóch linii prostych. Po drugie, tutaj mamy kąt prosty i tutaj mamy kąt prosty. A po trzecie jeszcze, jeśli przedłużymy tutaj tą linię równoległą do osi symetrii, tu mi trochę nie wyszło z tą równoległością, ale powiedzmy, to zauważ, że tutaj i tutaj są kąty naprzemianległe, prawda? Te dwie, ta prosta, na której leży ten odcinek, jest równoległa do tej prostej, a tutaj przecinamy je jedną wspólną prostą i wychodzą nam kąty naprzemianległe, ten i ten, a ponieważ te kąty są równe, a tutaj i tutaj jest kąt prosty, no to tu mamy kąt prosty minus ten kąt i tu mamy kąt prosty minus ten sam kąt, czyli ostatecznie może zamiast mazać tymi kreskami narysuję innym kolorem, ten kąt jest równy temu kątowi, czyli mamy dwa trójkąty, których wszystkie trzy kąty są równe, a zatem są to trójkąty podobne. I co nam wynika z tego podobieństwa? Jakie są odpowiadające sobie boki? Więc tak, ten bok o długości h, o długości wysokości obiektu, ma przy jednym końcu ma ten niebieski kąt, a przy drugim końcu ma kąt prosty, tak? Bok długości h i odpowiadający jemu bok tutaj również ma kąt prosty i kąt niebieski, ma długość h małe, tak? I ten stosunek jest równy stosunkowi tego boku, który ma kąt prosty, ma przy jednym końcu kąt prosty, a przy drugim ten kąt fioletowy, do odpowiadającego mu boku, który leży tutaj. Jakie są długości tych boków? Więc tak, długość tego boku to jest, jak widzisz, x minus długość ogniskowa, x minus f, a długość tego boku to jest po prostu f. Mamy pierwszy wzór, uzyskany dzięki jednej parze trójkątów podobnych, a teraz drugi otrzymamy dzięki tej parze trójkątów podobnych. Tutaj ten trójkąt i ten. Tak? Dlaczego one są podobne? No, rozumowanie jest niemal identyczne. Po pierwsze, ten kąt jest równy temu kątowi, ponieważ te dwa kąty powstają po prostu z przecięcia dwóch prostych, dwóch odcinków. Poza tym tu jest kąt prosty i tu jest kąt prosty, a dodatkowo jeśli przedłużymy tutaj ten odcinek, to otrzymamy kąty naprzemianległe tutaj i tutaj, a ponieważ ten kąt z dwiema kreseczkami z tym kątem sumuje się do 90 stopni i podobnie tutaj, ten kąt z tym kątem, o ten, z tym kątem z dwiema kreseczkami też się sumuje do 90 stopni, no to mamy, że ten kąt jest równy 90 stopniom minus ten z dwiema kreseczkami i ten kąt jest równy 90 stopniom minus kąt oznaczony dwiema kreseczkami, czyli mamy znowu dwa trójkąty, których wszystkie trzy kąty są równe. No i teraz znowu możemy jakieś związki między odpowiadającymi sobie bokami tych trójkątów
wyznaczyć. Więc tak, pierwszy bok, taki, który ma z jednego końca niebieski kąt, a z drugiego końca kąt prosty, ma długość h duże, to jest o ten bok. Mam nadzieję, że widzisz, dlaczego on jest równy h duże, ponieważ tutaj mamy h duże, prostopadłe do tej prostej i do tej. Tutaj te dwie są równoległe, więc tutaj mamy prostokąt. Nie pozostaje nam, nie mamy żadnej możliwości wyboru. Tutaj ten czwarty bok prostokąta musi mieć długość h duże. Tak? Odpowiadający jemu bok to jest ten, ma długość h małe, ponieważ on również z jednego końca ma ten kąt niebieski, a z drugiego kąt prosty. I tutaj z podobieństwa tych trójkątów wynika, że ten stosunek tego do tego jest równy stosunkowi tego do tego boku, czyli tego, który ma tu kąt prosty, a tu kąt fioletowy i ma długość równą długości ogniskowej, ma długość f, z kolei ten odpowiadający mu ma długość y minus f, prawda? Tutaj jest y minus f. Tak, mamy dwa równania. Tutaj, ponieważ chwilowo interesuje nas związek x-a i y-a z f-em, to możemy sobie tę wartość wyeliminować, po prostu przyrównać to do tego. Napiszmy x minus f przez f to się równa f przez y minus f. Przekształćmy to, pomnóżmy obie strony przez y minus f i przez f. Dostaniemy x minus f razy y minus f, to się równa f do kwadratu. Teraz wymnóżmy to. Dostaniemy x razy y minus f razy y, stąd mamy minus f razy y, a z tego pomnożonego razy to mamy minus f razy x, czyli tutaj możemy wyciągnąć przed nawias i dostajemy coś takiego, minus f razy x plus y, no i jeszcze to razy to nam daje f kwadrat. I to wszystko jest równe f kwadrat, czyli jak przekształcimy, to mamy x, y, tutaj to się z tym upraszcza, to się równa f razy y plus x. I teraz, jeśli podzielimy obie strony przez wszystko, przez x razy y razy f, to dostaniemy tak. Po tej stronie 1 przez f, prawda, bo dzielimy x razy y przez xyf, no to to się uprości z tym, to się uprości z tym, a zostanie nam 1 przez f, to się równa f razy y przez xyf, to będzie po prostu 1 przez x, a f razy x przez x razy y razy f to będzie po prostu 1 przez y. O, i to jest taki, moim zdaniem przynajmniej, bardzo zgrabny wzór, który nam wiąże odległość obrazu od soczewki z odległością obiektu od soczewki i z długością ogniskową. Dobrze, a teraz jeszcze chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest ten stosunek wysokości, więc mamy obojętne, które równanie weźmiemy, czy to pierwsze, czy to drugie, wyjdzie nam to samo. Tak, mamy h duże przez h małe to się równa x minus f przez f, czyli h duże przez h małe to jest x przez f minus 1, a x przez f to jest x razy 1 przez f, czyli x razy tutaj, co mamy po tej stronie, 1 przez x plus 1 przez y i to wszystko minus 1, czyli h duże przez h małe to jest tak, x razy 1 przez x to jest 1, tutaj mamy x przez y, a tutaj mamy minus 1. Tak, to z tym się upraszcza i mamy znowu bardzo ładny, zgrabny wzór. H duże przez h małe to się równa x przez y. Czyli ta wysokość do tej wysokości ma się tak jak ta odległość do tej odległości. Można to też przekształcić w taki sposób, że h duże do x ma się jak h małe do y. To jest dokładnie to samo, tylko wtedy jakby bierzemy związek wszystkich rzeczy, które są po tej stronie, h duże przez x i wzór nam mówi, że to się równa h małemu przez y. Tak, może bardziej taka, nie wiem, może komuś się bardziej podobać taka forma. W kolejnym filmiku zobaczymy sobie, bo zobacz, że tu wzięliśmy trochę szczególny przypadek, mianowicie obiekt stał dalej od soczewki niż ognisko. Tutaj nie ma znaczenia, czy stoi dalej niż 2f, czy bliżej. Tutaj, jak sobie przeanalizujesz te, zajrzysz do tych przypadków, którymi się zajmowaliśmy kilka filmików wcześniej, to zobaczysz, że wszystkie te przypadki, kiedy obiekt stoi dalej niż o długość ogniskową od soczewki, to te wzory zgadzają się z tym, co nam wyszło z rysunków, ale co z przypadkiem, kiedy obiekt stoi tutaj bliżej? O tym pomówimy w następnym filmiku.